Kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dziś przychodzę do Was z pierwszym albumowym filmem. Jest to dosyć wyjątkowy film i w ogóle to będzie wyjątkowy cykl, ponieważ będziemy robić cały album od początku do końca. No prawie od początku do końca, bo nie będziemy robić samego albumu, samej bazy albumowej, bo jak widzicie, ja już tutaj mam taką bazę przygotowaną, ale będziemy robić ten album zupełnie od podstaw. I będziemy robić album ślubny, ponieważ okazało się, że po ślubie mojej kuzynki zrobiłam kilka albumów, wydrukowałam wszystkim zdjęcia, powstały mini albumy, ale nie zrobiłam albumu dla siebie. Tak więc moje zdjęcia leżą dalej w kopertach, nie ma jeszcze tego gotowego albumu, tak więc szef bez butów chodzi w tym przypadku. I pomyślałam, że najwyższy czas zabrać się za ten album, no i fajnie by było, gdybyśmy ten album zrobili razem. Tak więc pomyślałam, że może zaczniemy od takiego filmu, w którym pokażę Wam, co przygotowałam sobie do tego albumu. Oczywiście nie jest to wszystko, bo stemple i wykrojniki będę wybierać po prostu na bieżąco, ale mam tutaj sporo dodatków, mam bazę, mam też papiery. Papiery są też takie dosyć nieoczywiste. Nie są to takie typowo ślubne papiery i mam nadzieję, że dzięki temu ten album będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Ale zacznijmy może od tego, co mam tutaj. Na pierwszy ogień może niech pójdzie ta baza szeleszcząca. Tutaj mamy bazę już gotową, sześciostronicową z tego co pamiętam, tak, czyli nie będzie to też taki mały album, zresztą wolałam, żeby była baza ośmiostronicowa, ale kiedy kupowałam, to takiej nie było w sklepie, więc będzie 6. No i tutaj powiem Wam szczerze, że w przypadku tego albumu naprawdę nie muszę się obawiać, że zabraknie mi miejsca, bo zdjęć jest tyle, czy zabraknie, że zostanie mi miejsca wolnego, że trzeba będzie tutaj jakoś działać inaczej, bo naprawdę mam tyle zdjęć z tego ślubu, tyle zdjęć, że słuchajcie, trzeba będzie jeszcze ten album dodatkowo rozbić, po prostu rozbić tak, żeby więcej zdjęć się tutaj zmieściło. Jeżeli przyjrzycie się tutaj oczywiście bliżej, to zobaczycie, że strony mają kieszenie, czyli każda z sześciu stron, o, ma kieszonkę, więc tutaj też jeszcze możemy włożyć jakieś tagi, kolejne zdjęcia, czyli duży album i zabawa przednia. Po prostu to się łączy jedno z drugim, ponieważ no, kiedy mamy dużo zdjęć, to naprawdę możemy poszaleć w albumie i zrobić coś fajnego. I tak jak Wam wspomniałam, to jest oczywiście bazyl i to jest bazyl w formacie 162×212. No, z białym, prawda, tutaj na zewnątrz płótnem i z białymi stronami, czyli taki powiedzmy standardowy, fajny albumik, baza albumowa. I tę bazę właśnie będziemy w najbliższym czasie ozdabiać. Tu już po części widzicie, jakie papiery wybrałam, ale może do tego przejdziemy za chwilę, ponieważ tutaj mam całą masę dodatków. Część z tych dodatków już widzieliście, ponieważ naprawdę w dużych ilościach kupiłam je na ostatnim skrapowisku. Teraz jeszcze trochę dokupiłam różnych tekturek, bo chciałabym właśnie wykorzystać tekturki, ramki tekturkowe, które Wam zaraz pokażę właśnie w tym albumie. No i właśnie część z tych rzeczy też wykorzystywałam i kupiłam na skrapowisku, ponieważ robiłem jeszcze jeden album ślubny, który czeka na ukończenie, tak więc tych ślubnych albumów jest u mnie ostatnio sporo. Ale może przejdźmy do meritum. Mam tutaj całe mnóstwo tekturek. Są tekturki z agaterii, czyli mamy takie śliczne rozetki najrozmaitsze. Tutaj mamy tekturkę z ramką. Jeszcze więcej ramek, ramka serduszka, dłonie. Ja też z tych ramek korzystałam w tym wcześniejszym albumie, stąd te są te same ramki, które Wam pokazywałam właśnie w holu ze skrapowiska. One naprawdę bardzo ładnie się sprawdziły, wyglądają pięknie, dlatego tutaj w tym albumie one też się pojawią. Czyli mamy serduszka, ramki, ramko serduszka, ramkę taką, kolejne serducha. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie wianuszki, tego było więcej. Ale to też jest bardzo ładna tekturka i myślę, że bardzo fajnie da się ją gdzieś tam wpasować w kompozycję na stronie. Tutaj jeszcze mam kolejne tekturki. Zobaczcie, ile tego sobie przygotowałam. Mamy takie kwiatowe. Gdzieś mamy jakieś listeczki, żeby dodać do kompozycji z kwiatami. Tutaj znowu ramka z serduchem i z motylem. Tak, taka tekturka super piękna, ślubna. Jeszcze jedno serduszko. W ogóle one są takie bardzo ładne, cieniutkie, delikatne, śliczne. Jeszcze serduszka. Tutaj dalej mamy
Obrączki. Obrączki też Wam pokazałam wcześniej w przypadku tego poprzedniego albumu. Są naprawdę super piękne i to cieniowanie jest genialne. Tutaj mamy tekturkę na ślub. Tą tekturkę chyba też Wam pokazywałam, bo tej chyba nie wykorzystałam do poprzedniego albumu, bo on był trochę mniejszy, więc ona pójdzie do tego aktualnego. No i tekturka album duża, ona będzie idealna właśnie na okładkę, więc też ta tekturka się doczekała. Kolejne tekturki, jakieś cytaty tutaj mam takie zachomikowane. One też mam nadzieję, że wreszcie zostaną wykorzystane. Tutaj też. Tutaj to był chyba nawet ze skrapińca jakiś gratis. Tak, gratis, ale zobaczcie jaka piękna róża jest tutaj. Naprawdę wygląda świetnie i tutaj też mamy napis love i tutaj też są jakieś kwiaty, więc spokojnie to wykorzystam do tego projektu. Dalej oczywiście mamy różne kryształki, bo bez kryształków przecież nie ma albumu ślubnego. I wybrałam oczywiście różowe w odcieniu różu fioletu. Tutaj mamy takie żółto-złote i kolejne jeszcze odcienie, wszystkie mam nadzieję pasujące. Jeszcze mam tutaj takie serducha, więc na pewno gdzieś się wykorzystam. No i mam kryształki samoprzylepne z DP Craftu i chciałam Wam powiedzieć, że te kryształki są naprawdę fantastyczne. To jest kolejna paczka, którą mam. One są, w ogóle mają piękny kolor, spójrzcie. Są takie złoto-miodowe. Niektóre są ciemniejsze, niektóre są jaśniejsze. A na dodatek mają tutaj jeszcze brokat. One są naprawdę piękne i genialnie sprawdzają się jako środki do kwiatków, bo one są też takie, nie wiem czy zobaczycie, wypukłe. No chyba nie zobaczycie na razie. One są wypukłe, więc one pięknie, pięknie pasują jako środeczki do kwiatów. Polecam, są naprawdę super. Czas na papiery. Ja wybrałam papiery, które jakiś czas temu były naprawdę bardzo popularne. Bardzo dużo projektów pojawiło się z tą kolekcją zaprojektowaną przez Martę Piekarczyk dla Piątku 13. Powstało mnóstwo kartek, były też albumy, chociaż nie wiem, czy były to albumy ślubne. Ja postanowiłam, że właśnie z tej kolekcji, z tej dosyć niestandardowej kolekcji zrobię album ślubny. Bardzo podobają mi się te papiery, uważam, że one są naprawdę piękne i pasują do wielu najrozmaitszych projektów, w tym również do papierów ślubnych. I jak już widzicie tutaj od razu, nawet na tych kartach, te bąbelki będą pięknie pasować, prawda, do tych papierów. To jest po prostu idealne połączenie. Spójrzcie, te papiery naprawdę są piękne. Jeżeli nie widzieliście tej kolekcji, to naprawdę poszukajcie w sklepach. Ona jest cudowna. Mamy jakieś grochy, mamy kwiaty, mamy szarości, granaty. Mamy też takie kolory musztardowe, pięknie po prostu wprowadzające inny kolor, taki cieplejszy. Więc to jest naprawdę fantastyczna kolekcja. Właśnie tutaj groszki, szarość, jakieś tutaj właśnie napisy. No wspaniała kolekcja, naprawdę bardzo mi się podoba, więc tutaj na pewno wykorzystam te papiery. Mam dwa bloczki, no Wam pokazuję jeden, bo nie ma sensu, żebym pokazywała obydwa, bo są takie same. Oczywiście postanowiłam też dokupić dodatki tutaj. W ramach dodatków zakupiłam te karty z kartami Project Life, czyli z jednej strony mamy karty, z drugiej strony mamy listki. Tutaj mamy jeszcze papier z kwiatami, które no myślę, że da się wyciąć, bo właśnie z myślą o wycinaniu ten dodatkowo zakupiłam. Z tej strony oczywiście też mamy nadruk, więc spokojnie. No i mamy jeszcze dwie tak naprawdę karty z samymi dodatkami przeznaczonymi do wycięcia, czyli mamy znowu kwiaty, mamy jakieś samoloty, prezenty, anemony, więc tutaj jest śmiesznie dużo się dzieje. O, właśnie te bąbelki są, o których Wam mówiłam, które fantastycznie tutaj współgrają z tymi kryształkami. No i po drugiej stronie są grochy. Tak więc myślę, że ten album może wyjść naprawdę bardzo ciekawie. No i tutaj jeszcze postawiłam na banerki w tej kolekcji, trochę pohałasuję, w tej kolekcji też można było, jeszcze z tej kolekcji można było zamówić śliczne banery. One są naprawdę bardzo ładnie zrobione, ponieważ tutaj mamy ten nadruk, a tutaj mamy jeszcze taki brzeg. Jeżeli chcemy, to my ten brzeg możemy obciąć, prawda, bo tutaj mamy kreseczki, ale jeżeli nie, to też jest taka rameczka, więc tutaj mam jeszcze sporo banerów. One mają grochy pod spodem, więc nawet z tej strony też jak najbardziej. Wyglądają pięknie. W ogóle to jest bardzo fajny dodatek, bo naprawdę można świetnie
wkomponować tutaj do albumu jak najbardziej te dwa. One są całkiem spore, więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę w momencie wyboru, ponieważ spójrzmy, nawet gdzieś na stronie wrzucając, to one są naprawdę duże, ale myślę, że świetnie się, pięknie się naprawdę daje wkomponować w jakąś kompozycję w albumie. Na pewno z nich skorzystam. To wszystko na dziś. Jak widzicie, w najbliższym czasie będzie się dziać, będziemy robić album. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak sobie wymyśliłam. Dziękuję Wam bardzo za dziś i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, do zostawiania kciuków w górę, no i oczywiście do komentarzy i do zaglądania, bo będzie się dziać. Ja już zmykam i widzimy się w kolejnym filmie.